Cześć dziewczyny, zbliżają się święta i wszystkie mamy pełne ręce roboty. Pewnie szukacie jeszcze prezentów, no ja w każdym razie nie mam jeszcze wszystkich. No i ciągle zastanawiam się, co założę na Wigilię, no jak pomaluję sobie paznokcie. Niby mam taką czerwień tradycyjną, świąteczną, ale ja chciałabym coś, co sprawi, że będę błyszczeć przy stole. No to mam dla Ciebie i dla Was wszystkich niesamowicie świetne rozwiązanie. Czerwień i złoto. Na pewno sprawdzą się przy takiej stylizacji. Pokażemy Wam dzisiaj, co możemy wyczarować za pomocą brokatowych lakierów od Hai. Możliwości zdobień lakierami brokatowymi jest całe mnóstwo. My dzisiaj pokażemy Wam kilka stylizacji. Pamiętajcie, że najfajniej jest, że możemy nimi eksperymentować. Dopóki nie utwardzimy lakierów w lampie, możemy je zmywać i próbować do woli. Wszystkie produkty, które potrzebujecie do wykonania tego manikiru, znajdziecie w naszym zestawie startowym, który możecie kupić na naszej stronie internetowej. I jeśli szukacie wciąż jeszcze prezentu dla przyjaciółki albo siostry, to jest bardzo dobry pomysł na prezent. Szczególnie, że w tym zestawie jest ten kolor, który mam teraz na paznokciach, numer 245, czyli taka klasyczna czerwień, która powinna spodobać się każdemu, a jest trafiona szczególnie w święta. No to co? Zaczynamy! Okej, no dobra, to zobaczmy, jak spisze się ten złoty brokat w połączeniu z tą czerwienią. Mam nadzieję, że malowanie moich paznokci pójdzie Ci lepiej niż pierników. Zobaczymy. Sprawdźmy najpierw, jak będzie wyglądał cały paznokieć pomalowany na złoto. Pamiętajcie, żeby najpierw zmatowić delikatnie top, by nie uszkodzić koloru, i odtłuszczamy płytkę. Generalnie złoty lakier nie musi być nałożony dokładnie. Wtedy ten czerwony będzie również widoczny. A jeśli chcecie mieć dużo brokatu, to wtedy możecie nałożyć lakier na folię, nabrać go patyczkiem i wypełnić puste miejsce. To teraz kropki. Są mega modne w tym sezonie. Wyszło fajnie, ale teraz spróbujemy umieścić kropkę w innym miejscu. No, to też wygląda ładnie, ale lecimy dalej. Zaczęłyśmy od jednej kropki, ale na tym nie koniec. Teraz spróbujemy namalować kilka wzdłuż paznokcia i z boku. Chyba nie o to chodziło. Wyszło krzywo. Nie martw się. Pamiętaj, że dopóki nie utwardzimy lakieru, możemy go zmyć wacikiem z nail cleanerem. Oczywiście wcześniej utwardzony lakier czy top pozostaną nienaruszone. No, Aniu, idzie Ci coraz lepiej. Super! To teraz czas na urocze kropki na całym paznokciu. Pamiętajcie tylko, żeby w tym zdobieniu nie tworzyć równych kolumn, tylko taką jakby szachownicę. Wtedy kropki będą dobrze widoczne i nie będą się ze sobą zlewać. Dobra, koniec z tymi kropkami, wymyślcie coś innego. Może złoty fręcz? No pewnie, ale zrobimy swoją wersję, taką bardziej rozmazaną. O, wygląda świetnie, jakby był opruszony złotem. A teraz to samo, tylko od góry. No ja prawdę mówiąc nie mogę się trochę zdecydować na to, który wzór był najlepszy. Dziewczyny, piszcie koniecznie w komentarzach, który Wam się najbardziej podobał. Pamiętajcie, aby wrzucać zdjęcia swoich świątecznych i sylwestrowych stylizacji paznokci na Instagram i otagować Hai Hybrid. No co? No to pa! Subskrybuj i nie przegap następnego odcinka. Kliknij właśnie tutaj.